Witam Was po krótkiej przerwie. Wracam do Was z treningiem i to bardzo fajnym, bo zrobimy mocne, piękne plecy i krągłe pośladki. Do treningu potrzebne będą gumy i jeżeli tylko macie, fajnie jest wybrać dwa różne opory. Taką długą, słabszą i mocniejszą i tak samo z krótkich gum słabszą i mocniejszą, bo będą jednak ćwiczenia, które wymagają troszeczkę mocniejszej gumy i też takie, do których lepiej jest wykorzystać słabszą. Zaczniemy oczywiście od rozgrzewki. Na początek bez czasomierza rozgrzejemy sobie troszeczkę nadgarstki, bo będą też ćwiczenia w podporze i tutaj nam się to zdecydowanie przyda, żeby te zmęczone pewnie komputerem nadgarstki troszeczkę rozgrzać i rozciągnąć. Przechodzimy sobie tutaj do klęku i delikatnie palce rozczapieżone, wbijam palce w ziemię, dzięki temu też napinam tutaj mięśnie naokoło nadgarstka i 5 razy powolutku wysuwam ciężar ciała do przodu. Tutaj do uczucia bólu, nie macie czuć dużego dyskomfortu. Jeszcze 2 razy i cały czas pamiętajcie o tym wbijaniu palców w ziemię. Ok, teraz palce patrzę na boki i robię kółeczka, czyli wychodzę lekko do boku, do przodu i do boku. I 3 kółeczka będą w jedną stronę i 3 w drugą. I zmieniamy stronę. Pamiętacie o tym wbijaniu palców w ziemię. Całe dłonie są cały czas na ziemi, żeby nie było tutaj odrywania nigdzie. Ok, teraz palce patrzą do tyłu na spokojnie. Jeżeli jest ciężko, możecie przysunąć sobie palce troszeczkę bliżej do kolan. I wysuwamy ciężar ciała do tyłu napięty. Pamiętajcie też, żeby nie blokować łokci. Tu poczujecie mocne rozciąganie w przedramionach też. Jeszcze 2 razy. Zatrzymamy się na sekundkę na tyłu. Ok. I teraz na koniec jeszcze tutaj, na tej grzbietowej stronie. Jeżeli też jest tutaj ciężko to zrobić, można po prostu usiąść i postarać się tutaj odłożyć ręce. Jeżeli to już sprawia Wam dyskomfort, no to warto się zainteresować swoimi nadgarstkami. I też delikatnie wysuwamy się do tyłu. Ok. I przechodzimy teraz już do właściwych ćwiczeń rozgrzewkowych. Zaczniemy też od kręgosłupa. Wykonamy sobie kocie grzbiety, ale nie w taki normalny sposób, bo chciałam, żebyście spróbowali zrobić sobie te kocie grzbiety z taką śmieszną falką. Czyli nie tylko góra-dół, ale kiedy chcę wyjść do góry, lekko się tu skręcam, wypycham plecy do góry, w drugą stronę i patrz. Czyli ten ruch wygląda jak coś takiego. Kręcenie bioderkami, jakaś salsa czy coś tutaj Wam jeszcze wprowadzam, ale fajnie nam to rozgrzeje plecy i najpierw w jedną i w drugą. Tak w jednej serii na obydwie strony. Zaczynamy sobie 30 sekund pracy. Tu mocno wypycham, schodzę na dół i w drugą stronę, do góry, do boku, na dół. Czyli chcemy rozruszać cały kręgosłup. Poczujecie, jak lekko po bokach ciała Wam się rozciąga. I właśnie o to chodzi, żeby rozruszać cały kręgosłup. Ok. Pamiętacie, że kręgosłup lubi skręty, więc to też zrobimy. Ręka idzie na kark i sięgam łokciem do nadgarstka i do sufitu. Biodra są całkowicie nieruchomo. Tutaj ruszasz się jakby tylko od pasa w górę. Z wydechem do góry mocno sięgamy. Już też trochę rozgrzewa nam się ręka ta, na której się podpieramy, bo gdy sięgam łokciem do nadgarstka, to łokieć tej ręki podporowej oczywiście uginam. I zmieniamy stronę. Tak czy jak sięgam, ten łokieć się ugina, żeby mogła sięgnąć. I potem do góry mocno łokciem. Tu też pilnujcie, żeby stop tutaj, palce stóp były cały czas na ziemi. No i to, co w podporach było, czyli wbijam palce w ziemię. Ok, troszeczkę
tylną taśmę rozciągniemy. I teraz odrywamy kolana od ziemi i wychodzę do tyłu, staram się piętami dotknąć do ziemi i wracam. Góra, do tyłu i wracam. Chcę, żeby głowa znalazła się tutaj między ramionami, a żeby pięty dotknęło do ziemi, oczywiście utrzymując plecy proste. Jeżeli czujecie, że puszczacie całe plecy, ugnijcie lekko kolana i jednak postarajcie się utrzymać proste plecy. Ok, teraz będziemy sobie sięgać do przodu, do tyłu i wracam. I na drugą stronę, do przodu, pół kolem do biodra i górą wracam. Znowu mocny skręt, bark z łopatką do tyłu i wracam. Tu macie już poczuć troszeczkę pracę łopatki i ramion. Ok. Teraz zbliżamy łopatki do siebie i odpychamy się od ziemi. Tutaj w kręgu podparty. Czyli schodzę na dół i odpycham się. Chcę, żebyście poczuli pracę łopatek, bo to jest tak naprawdę najważniejsze w całym treningu pleców. Praca łopatek. W obrębie łopatki jednak przyczepia się większość naszych mięśni grzbietu, które chcemy dzisiaj przetrenować. Przejdziemy też troszeczkę do rozgrzania biodra. I teraz naprzemiennie. Krążenie, noga do tyłu, do przodu, biodro, plecki prostuję w dół i wracam. I na drugą stronę. Do tyłu, do przodu, stawiam przy dłoni stopę, plecy idą w dół. I wracam, rozwalę szafkę. I tu też staracie się, żeby barki się nie ruszały na boki. Ok. Zostawiam jedną nogę z przodu. Ręce idą do góry. Pamiętam, żeby nie wypychać klatki. Wracam w dół, schylam się do nogi z przodu. Staram się cały czas trzymać plecy proste. Też jak sięgam tutaj w dół, a skupiam się na tym, żeby sięgnąć rękoma mocno do tyłu, bez wyginania tutaj klatki, odcinka lędźwiowego. Do góry, do tyłu i wracam. I zmieniam stronę. Góra. I do tyłu. Pilnujcie krzywizny kręgosłupa. To jest tutaj bardzo ważne. A poczujcie tutaj rozciąganie. Ok. Na koniec wstajemy, troszeczkę jeszcze rozciągniemy tył uda, albo nie. Jeszcze ostatni raz. I biodra wychodzą do tyłu, rozciągam tył uda, wracam, spinam pośladek, który zaraz będziemy używać. Wychodzę lekko do tyłu i wracam. Nie blokuję kolan, tak? Tu zjeżdżam cały czas rękoma po udach, biodra wypycham do tyłu i prostuję. Ok, koniec naszej rozgrzewki. Przechodzimy sobie do treningu głównego. Wykonamy sobie 5 różnych obwodów. W każdym z nich będą 2 ćwiczenia, które wykonujemy na zmianę w 3 seriach. Mamy tutaj do wykonania 40 sekund pracy i 10 sekund przerwy. Będą to pary ćwiczeń, jedno na plecy, jedno na pośladki, a ostatni obwód będzie skierowany tutaj na nasz brzuch. Po czemu nie zrobić jeszcze brzucha podczas treningu, prawda? Troszeczkę stabilizacji jednak się nam przyda. Zacznę od tego, że wytłumaczę Wam, co zrobimy w pierwszym obwodzie. Potem będę Wam tłumaczyć na bieżąco. Kiedy skończymy pierwszy obwód, będzie 1,5 minutki przerwy. Wtedy będę tłumaczyć kolejne obwody. Zaczynamy od wiosłowania. Ja wybieram tutaj troszeczkę mocniejszą gumę.
i do tego również mocniejszą gumę na pośladki. Tak naprawdę cały czas może być guma założona, ta krótka, nad kolanami. Nie będzie nam to przeszkadzało, a nie będzie trzeba 10 razy ściągać i zakładać. Długą gumę składam sobie na pół, staję na niej obu nóż i teraz łapię sobie tutaj za te pętelki. Ważne, przed chwilą na rozgrzewce robiliśmy ten ruch, że biodra wychodziły do tyłu. I właśnie to teraz chcę zrobić. Wysuwam biodra do tyłu, tułów jest pod lekkim kątem do ziemi. Tutaj to zatrzymuję, trzymam mocno napięty brzuch, czyli to nie jest, że ja wciągam go, to nie jest napięty brzuch, ale też go całkowicie luźno nie puszczam. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce Wam przywalić w ten brzuch i Wy się tutaj zatrzymujecie, albo jakbyście się śmiali. I tak właśnie spinacie ten brzuch i przez cały czas ćwiczenia trzymacie. Teraz, co wykonujemy? Jestem tutaj w opadzie tułowia i nadgarstki, tak? Kciuki są skierowane do przodu, nadgarstki sztywne, proste. Skupiam się na ruchu łopatek, na tym polega trening pleców. Cofam barki, cofam łopatki, ściągam je blisko do siebie, łokcie idą do góry i powolutku wracam. Żeby to nie było tu uginanie na biceps, tylko ruch wiosłowania tu do tyłu, czyli ja zbliżam cały czas łopatki do siebie. Drugie ćwiczenie, które wykonujemy, jednonóż, leciuteńko, tylko biodra wychodzą do tyłu, kolano, na którym stoję, leciutko zgięte, to, którym będę pracować, zgięte, mniej więcej do kąta 90 stopni. Cofam troszeczkę kolano do tyłu i tutaj wykonuję ruch odwiedzenia, mocno pracuję nam tutaj bok pośladka. Połowa czasu na jedną nogę, połowa czasu na drugą. Jeżeli macie jakąś taką hipermocną gumę, taką krótką, polecam założyć. Myślę, że możemy zaczynać. 10 sekund, przygotujcie się. Czyli stajemy do pół na gumie. 5. Biodra wysuwam do tyłu. I zaczynamy start. Cofam łokcie, cofam barki, cofam łopatki. Skupiam się. Poczujecie tutaj ruch pod pachami, między łopatkami. Nie macie czuć oczywiście dołu kręgosłupa odcinka lędźwiowego. Jeżeli to czujecie, gubicie krzywiznę kręgosłupa. Na początek może warto, jeśli macie, poćwiczyć przy lustrze, ale nie patrzeć się przez cały czas, przez całą serię w bok, bo to też nie jest dobre. Zerknąć, zobaczyć, czy trzymacie, a potem skupić się na czuciu mięśniowym. Ok, 10 sekund przerwy i przechodzimy na nasze pośladki, czyli ja leciutko zginam nogę, cofam kolano i tutaj ruch odwiedzenia. Przy okazji mamy troszeczkę stabilizację jednonóż, jednak musimy się na tej jednej nodze utrzymać, czyli pamiętamy o tym, żeby wbijać palce stopy w ziemię. Zmieniamy stronę. Powoli kontrolowany ruch. Nie machajcie, wczujcie się w pracę mięśnia. Zobaczycie, że jak wolniej robicie, zdecydowanie lepiej będzie to czuć. I stop. Pierwsza seria za nami. Przechodzimy do następnej. I zaczynamy. Pamiętajcie o oddychaniu. Tutaj nawet już trzymając samą pozycję podczas wiosłowania, możecie poczuć pracę po śladkach. I to jest bardzo dobre. Tak naprawdę przy większości ćwiczeń pracuje całe ciało, żeby tylko się rzeczywiście o to postaracie się na tym skupicie. 5. Ok. I przechodzimy do naszego pośladka. Pokażę od przodu. Czyli pamiętamy, ta miednica do środka, brzucho spięty, leciutko wychodzę do tyłu, noga zgięta i tu ruch odwiedzenia. Widzicie, ja cały czas patrzę w jeden punkt, wtedy zdecydowanie łatwiej jest utrzymać równowagę. Pamiętajcie o tym, że to kolano, nogi, którą pracujecie, jest leciutko cofnięte. Zmieniamy stronę,
Teraz zwróćcie uwagę na kolano, nogi, na których stoicie, bo nie uciekało do środka. Cały czas jest leciutko na zewnątrz. Ok, ja już czuję pośladki. Lecimy. Trzecia seria z czterech. Zaczynamy. Połowa czasu. Mam nadzieję, że już czujecie pracę pleców. Pamiętajcie też, żeby nie patrzeć się na stopy, czy też nie zadzierać głowy. To jest bardzo ważne. Głowa cały czas powinna być przedłużeniem kręgosłupa. Ok. I nasz piękny pośladek. I zaczynamy. Skupcie się na tym, żeby ten ruch wychodził jakby z kolana, a nie z wymachu stopą. Spojrzałam się w bok i mnie zachwiało. I zmieniamy stronę. Tak, i pamiętajcie o kolanie, nogi, na której stoicie. Może Was chwiać. Jeżeli macie słabą stabilizację jednonóż, no to będzie Was chwiać. Ale szukajcie cały czas tej poprawnej pozycji. Ok. Ostatnia seria. Prostujemy plecki. Tak, lecimy. Połowa czasu. Trzymamy do końca. Sekundka zatrzymania u góry może być, żeby jeszcze mocniej poczuć. I koniec wiosłowania. Czułam pośladek nawet w tej pozycji. I zaczynamy nasz pośladek. Pamiętajcie kolano, nogi, którą pracujecie, leciutko cofnięte. Czyli kończąc ruch, nie odstawiacie idealnie kolana do kolana, tylko one jest leciutko cały czas z tyłu. Zmieniamy stronę. I stop. Pierwszy obwód za nami. Guma zostaje tutaj nad kolanami. Łyczek wody by się przydał. Pamiętajcie, że nasz organizm no 60-70% to woda, więc warto o tym pamiętać. Kolejne dwa ćwiczenia, które wykonujemy sobie, znowu w parze. Pierwsze ćwiczenie. Ja do tego wybieram troszeczkę słabszą gumę. Znowu stajemy sobie obu nóż, ale tylko na jednej gumie. Drugą część trzymamy sobie w rękach. Znowu mamy tą pozycję lekkiego opadu. Ręce są przed ciałem. Staracie się nie opuszczać ich całkiem do dołu, żeby cały czas utrzymywać leciutkie napięcie gumy. I z wydechem staramy się podnieść ręce, ale maksymalnie tylko tutaj do poziomu uszu, żeby nie robić tutaj jakiegoś szalonego wymachu, zaraz ruchu aż do pionu tułowia. To nie o to chodzi. Mniej więcej do wysokości uszu, czy jakbym stała, to tylko maksymalnie dotąd wykonuję ten ruch. Tak, i tutaj powolutku podnoszę. A drugie ćwiczenie, tak sama pozycja, leciutko biodra wychodzą do tyłu, tylko z tym, że teraz nogę prosto
dodaję do tyłu. Czyli robię sobie wyprost w stawie biodrowym. Jakbym stała, to byłby tak naprawdę gdzieś taki zakres ruchu. Delikatny ruch pośladka z dopięciem na samym końcu. O, szybka przerwa. Zaczynamy. Czyli wychodzą biodra leciutko do tyłu, ręce przed tułowiem. Powoli podnoszę. Ja tą gumę trzymam praktycznie na samych kciukach, tak mi jest zdecydowanie wygodniej. I też pilnujcie pozycji nadgarstka, żeby to nie było ciągnięcie tutaj na wygiętym nadgarstku, tylko cały czas nadgarstek jest w jednej linii z przedramieniem. Dobra, mniej gadania, więcej ćwiczenia. Ok. I teraz lecimy do naszego pośladka. Tak samo, połowa czasu jedna noga, połowę druga. I delikatnie prostuję nogę. Możecie mieć ugięte kolano przez cały czas. Tak samo ważne, żeby nie robić tego ruchu tutaj z dodatkowym uginaniem kolana, bo bardziej skupicie się na pracy tyłu uda, a nie na pośladku. Zmieniamy stronę. Ja lubię sobie na końcu, tak na takie milisekundę zatrzymać, żeby poczuć ten pośladek. I stop. Jeżeli kogoś bolą tutaj plecy, nie jest jeszcze gotowy na to, żeby tak długo utrzymywać pozycję, to można zrobić to ćwiczenie. Stojąc po prostu wyprostowany. Bardziej popracują nam barki, no bo zmieniamy jednak ustawienie tułowia, ale lepiej już popracować bardziej na barki, niż przeciążać sobie tutaj odcinek rędźwiowy. Trzymacie się. Ok. I nasz pośladek. Tutaj teraz pracujemy troszeczkę innymi mięśniami niż w poprzednim ćwiczeniu, ale wszystko kręci się wokół pośladka. Wiecie, trening pośladków, zmieniamy stronę, nie jest ważny tylko dlatego, że fajnie potem wygląda w obcisłych dżinsach albo obcisłej sukience. Pośladek jest najważniejszym chyba mięśniem w naszym ciele, jeżeli chodzi o utrzymanie pionowej postawy ciała. A jest jednym z najbardziej zaniedbanych i stop przez pozycję siedzącą w pracy. Więc warto go trenować, nie tylko dla wyglądu, ale też dla zdrowia. Lecimy. Trzeci obwodzik. Starajcie się też wracać tu powoli, kontrolować ten ruch powrotu, żeby ta guma nas nie ściągała tutaj gwałtownie. I stop. Straszne jest to ćwiczenie. I przechodzimy do tych przyjemniejszych na pośladki. I zaczynamy. Tak jak to było w poprzednim ćwiczeniu, stoimy jedno nóż. Pamiętamy o tym, żeby palce stopy, na której stoimy, wbijać w ziemię. To nam daje dodatkową stabilizację. Zmieniamy stronę.
Okej. Ostatnia seria. Mam pot na brwiach. Kto by pomyślał, że to będzie tak męczące? W sumie wiem to. Ja. I wam to daję. Trzymamy, już połowa. Z tego ćwiczenia. Idziemy w pośladki. I zmiana strony. I stop. Okej. Odkładamy sobie na chwilę tą gumę, mamy przerwę i przechodzimy sobie do kolejnej dwójki. Łyczek wody weźcie. Teraz pokażę trzy poziomy zaawansowania kolejnego ćwiczenia. Gumę dajemy sobie na dłonie, mogą być kciuki nad gumą, ale chodzi o to, że potem jak będziemy w podporze, to guma będzie znajdowała się pod jedną z dłoni. I albo wykonujemy to ćwiczenie tylko po prostu w kręgu podpartym i robimy znowu ten ruch wiosłowania, który był na początku, straci się kciukiem, celować. U kobiet to łatwo powiedzieć, pod koniec stanika mniej więcej, gdzieś poniżej piersi, albo tu bliżej talii, ale żeby też nie był ten ruch aż dotąd. Czyli tutaj lekko do tyłu, do góry znowu cofamy łopatkę. I to jest pierwszy poziom zaawansowania. Drugi, wychodzimy kolanem lekko do tyłu, żeby już być tutaj w podporze, jak do pompki na kolanach. I to samo staram się robić. Albo trzeci, już tutaj w podporze całym, bez kolan na ziemi i ten ruch wiosłowania. Ok. A drugie ćwiczenie, myślę, że dobrze wam znane, kolokwialnie mówiąc, sikający pies, czyli tutaj jestem sobie w klęku i nóżka do boku. Tutaj wszystko nieruchomo, pracuje sama noga. No to zaczynamy. Czyli pierwszy poziom zaawansowania. Jestem tylko tutaj w klęku podpartym. I tyle. Jeżeli jest łatwo, no to wychodzę kolanami lekko do tyłu. Też zaangażujemy bardziej pracę brzucha, żeby już utrzymać tutaj biodra całkowicie nieruchomo. Stopy mogą być na ziemi, ale ważne, żeby tu podczas tego wiosłowania nie bujać się na boki. I ja chyba w tej wersji sobie zostanę, bo chcę bardziej się skupić na pracy pleców, a nie walczyć o życie. Dobra, gumę odkładam, zostaję sobie tutaj w klęku i pracujemy pośladkiem. Połowa jedna strona czasu, połowa druga. Poczujcie, jak ja teraz zaczęłam pracować od lewej nogi, to lewa ręka jest troszeczkę mocniej obciążona, bo musi przejąć ten ciężar ciała, wyrównać środek ciężkości. I to bym chciała, żebyście poczuli. Zmieniamy stronę. Okej. Och, ja już w podporze zaczynam czuć całą górę. I przechodzimy
do wiosłowania. Pamiętamy, tak? Miednica do środka. Utrzymuję plecy proste, brzuch napięty, jakby ktoś mnie bił. I wiosłujemy. Pamiętamy tutaj o tym ruchu łopatki i barku do tyłu. I stop. O. Pracują, pracują plecki i ramiona też. Zaczynamy. Z wydechem noga do boku. I trzymamy tutaj ruch. Zmiana strony, delikatnie sama noga, odwodzenie, bez bujania się na boki, bez przekręcania biodra gdzieś tutaj. Jak spojrzycie sobie w dół, chociaż nie patrzcie cały czas w dół, to udo tej nogi, na której się podpieracie, jest pod kątem 90 stopni do ziemi. Ok. Połowa. I lecimy. Trzymacie się. Czuć, czuć tą górę. I zaczynamy. To nie jest bardzo obszerny ruch, tak? Czyli unikacie tutaj wychylania biodra do boku. To nie było gdzieś tutaj. Też nie. O, gdzieś tak wysoko. Delikatnie. To jest może jakieś 50 stopni ruchu. Zmieniamy stronę. I też pamiętajcie, jesteśmy w potworze. Palce leciutko wbijamy w ziemię. Ok. Mocno, mocno, mocno. Ostatnia seria. Sekund. Pięć. I stop. Jeżeli kogoś bolą już nadgarstki, do tego ćwiczenia można też przejść na przedramię, ale pilnować tutaj krzywizny kręgosłupa, tak? Ruch ten sam, tylko pilnować, żeby się tutaj nie wginać. Zmieniamy stronę. Ok. Ściągam dumę, naszą krótką.
Łyczek wody, czwarty obiad. Następne ćwiczenie, następna para. Dwa nowe ćwiczenia, którego może nie znacie. W pierwszym ćwiczeniu robimy trochę to, co było na rozgrzewce, czyli będziemy sobie w klęku wysuwać łopatki, ściągać. Tak? Czyli tu. Opuszczam się do ziemi, blisko idą do siebie łopatki i odpycham się, odsuwam łopatki. Tak zwana pompka na łopatki. I teraz spróbujemy to zrobić z kolanami oderwanymi od ziemi. Bo kiedy ja tutaj mam kolana na ziemi cały czas, no to nie podnoszę bardzo dużo ciężaru ciała. Więc jeżeli ktoś da radę, a próbujemy z oderwanymi kolanami. I tu schodzę w dół, odpycham się. Zwróćcie też uwagę na moje plecy. Ja tutaj nie wyginam odcinka lędźwiowego, jak schodzę na dół. Tak, to nie jest ruch całym kręgosłupem, tylko samymi łopatkami. Drugie ćwiczenie i od niego sobie zaczniemy. Leżę na plecach. Ręce wzdłuż ciała, głowa leży. Biodra, pamiętamy, tak? Tu, do środka. Opieram się na samych piętach. I już zaczniemy razem z czasem. Będzie bardzo fajne ćwiczenie, bo biodra wychodzą do góry. Pamiętamy, tak? Brzuch napięty, plecy proste. I robimy takie krótkie kroczki. Często tak spaceruję na piętach. Mocno poszlak ma pracować. Poczujecie też tył uda. I sobie spacerujemy. Krótkie, naprawdę króciutkie kroczki. Wysoko tej nogi nie podnosicie. Tylko takie przeskakiwanie z jednej na drugą. Ale biodra są nieruchome. Ja tu się nie bujam ze strony na stronę. Trzymamy, trzymamy. O, i stop. I przechodzę sobie do klęku podpartego. I próbujemy z oderwanymi kolanami. Opuszczam, odpycham. Uruchomić te łopatki. Na koniec. Tutaj też w tej pozycji poczujecie napięcie w nogach. Jak robi się ciężko, odłożyć kolana i skupić się na samej pracy łopatek. Ale jak dacie radę, to ćwiczenie jest naprawdę świetne. Co zresztą słychać, bo ledwo mówię. I stop. Jest świetne, bo angażuje nie tylko plecy, ale też brzuch, też nogi. Full wypas. I lecimy nasz spacerek. Pamiętajcie o oddychaniu i o tym napięciu brzucha, jakby ktoś Wam przywalał cały czas brzuch. Jak sobie tak wbijacie palce, brzuch napięty. Wyobraźcie sobie, że jestem u Was w domu i robię Wam palec prawdy, tu będzie skała. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. O, inne. Łatwo nie jest. I lecimy do naszych łopatek. Spójrzcie też na pozycję mojej głowy. Ja nie opadam tu nigdzie w dół. Tylko cały czas głowa jest przedłużona kręgosłupa. Ja patrzę się mniej więcej na koniec mojej maty. Nigdzie nie zadzieram i nie opuszczam głowy. I tylko zbliżam łopatki i odsuwam. Zbliżam do siebie, odsuwam. I stop. I nasz piękny bieg. Zaczynamy.
trzymamy, trzymamy cały czas. Staracie się mieć biodra na jednej wysokości. Czyli jak raz je podniosę, to one tutaj mają zostać. No, coraz ciężej. Okej. Nie jest fajnie. Znaczy jest super. Jest super. Ale jest ciężko. Uważajcie też tutaj na przeprosty w łokcie, żeby nie wypychać tych łokci do przodu. Łokcie trzymajcie takie napięte, lekko zgięte. Ja to lubię robić. Ja to lubię mówić, że łokcie są takie miękkie. Okej. I ostatnia seria. Ostatnia seria. Zaczynamy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy do końca. Do końca. Matko. Ostatni raz nasze tutaj pompeczki. Ciężko, ale dobra, do końca. Zostało 10 sekund. Fajnie, nie? Poprawiam włos. Półtorej minutki przerwy. I lecimy nasz ostatni obwód na pośladki. Co robimy? Musicie sobie sami dobrać gumę. Ja wezmę tą taką trochę mocniejszą. Zobaczymy jak pójdzie. Najwyżej wymienię na słabszą. Guma ląduje tutaj na śródstopie. Idę na plecki. Ręce splecione za głową. Głowa sobie leży na u mnie na rękach. Odrywam leciutko łopatki od ziemi. Kolana do góry i wykonuję powoli skręty. I to nie jest szalony rowerek, tylko spokojnie, z wydechem skręt, wracam, skręt, wracam. Drugie ćwiczenie. Guma na opartego, a nie, nie może zostać. Ręce są nad klatką, odrywam łopatki, kieruję mi ręce do góry, nogi proste i tutaj. Delikatnie opuszczam jedną, drugą nogę. Cały czas trzymając plecy przyklejone. Nie widzicie tego, ale naprawdę znowu jestem po prostu w kropelkach potu. Ale to ostatni mocny brzuch i będzie pięknie. 5 sekund. Czyli splatam sobie ręce za głową, głowa leży na rękach, odrywam leciutko łopatki. Plecy doklejone i z wydechem jedną nogę prostuję, a skręcam się do drugiej.
Okej. Guma na bok. Ręce przed klatką, kierują mnie do sufitu. Odrywam łopatki, nogi proste. Jeżeli na prostych nogach jest ciężko, można opuszczać nogę twierdzą. Jeżeli jak nogi są tak wysoko, jest za łatwo, no to możemy opuścić, ale nic kosztem tutaj pleców, żeby to nie było o domek dla kota pod plecami i o, patrzcie jak nisko mam nogi, nie? Przyklejamy plecy, wtedy nogi wyżej i trzymamy dobre napięcie w brzuchu. Muszę sobie przesunąć zegarek bliżej, żeby widzieć, ile jeszcze czasu zostało. A to dopiero pierwsza seria. Zaczynamy. Ręce za głową. Głowa sobie leży na rękach. Nie zadzieram głowy. I jak skręcam się tutaj, to jakby kładę jedną łopatkę na ziemi, druga się mocniej odrywa. Czy ja się już mocniej nie podnoszę do tej nogi. Nie ma tutaj pach. Tak, to ja cały czas raz się odrywam i skręt, i skręt. I stop. Oj, oj. Zaczynamy. Spokojnie, tutaj to nie są wymachy, nie ścigamy się, o Jezus, mój brzuch. Spokojnie, delikatnie. Piętnaście sekund. Straszne, straszne. Ale dążymy do tego, żeby robić cały czas. I stop. A to robimy tylko trzy serie. Tylko trzy serie, więc to jest ostatnia. Ostatnia seria. Guma. Okay. Głowa sobie leży na rękach, spokojnie odpoczywa. Oj, to ćwiczenie to jest hardcore po prostu. Jak czujecie, że już jest masakra, no to zmieńcie opór gumy. Jak nie możecie zmienić opór gumy, no to cierpicie tak jak ja. Dziesięć sekund. Ostatnie 10 sekund. Pamiętajcie o przyklejonych plecach. Okej. Koniec z tą gumą. I ostatni raz nasze nóżki. Lecimy. O matko, trzymajcie się, trzymajcie. To będzie... O, jutro poczujemy, jutro poczujemy. Dwadzieścia sekund. Dziesięć, do końca, trzymamy, nie poddajemy, nie poddajemy się. Trzy, dwa, jeden i stop. I koniec. To był mocny trening. Porozciągamy się i zaczniemy od tego, że położymy się na brzuchu, żeby troszeczkę rozciągnąć ten brzuch, który teraz popracował. I popoziomujemy sobie. Najpierw ręce kładziemy gdzieś tak na wysokości twarzy i powoli z wydechem wyciągamy się do góry. Ja już czuję, że brzuch mnie ciągnie tutaj. I wracamy na ziemię. Jeżeli było ok, to przesuwamy ręce troszeczkę niżej. Jeżeli już czuliście, że jakiś tam dyskomfort się pojawia w kręgosłupie, zostajecie na tym samym poziomie.
I znowu z wydechem. Idziemy do góry. Leciutko rozciągamy tutaj brzuszek. I wracamy. I znowu, jeżeli było ok, ostatni raz przesuwamy ręce mniej więcej na wysokości klatki. I z wydechem. I do tyłu. Ok. Wracamy. Podnosimy się i teraz kolana są na zewnątrz, stopy do środka. Ręce zostawiamy z przodu i siadamy do tyłu napięte. Klatkę staram się pchać w dół do ziemi, ręce są z przodu tutaj. I przenosimy obydwie ręce na jedną stronę. I teraz poczujemy, że z boku tutaj no mocno rozciąga. I zmieniamy stronę. Na drugą stronę zmieniamy. Ok. Idziemy sobie teraz do klęku. Spróbujemy rozciągnąć troszeczkę tutaj tył pleców, ale nie przez takie o ciągnięcie sobie ręki w jedną czy w drugą stronę. Tylko teraz ja jedną rękę przekładam do boku, odkładam bark na ziemię, odkładam głowę i ciągnę sobie drugą rękę do góry. O, nie wiem, czy czujecie. Możecie się leciutko odepchnąć od ziemi teraz. I troszeczkę tam między kręgosłupem a łopatką się rozciąga. I tak sobie chwilkę zostaniemy. I powoli wracamy. I na drugą stronę. Czyli ja przekładam rękę do boku, odkładam bark, odkładam głowę. I odpycham się lekko od ziemi, żeby po prostu odsunąć rękę tutaj łopatkę od kręgosłupa. Damy sobie i jeszcze jedno, tak troszeczkę, żeby rozciągnąć pośladek też. Przekładam nogę przez nogę. Ja przekładam sobie tutaj lewą górą. Kładę łokieć przy kolanie, dłonie na pośladku, drugą rękę przekładam za plecy. I teraz kolano ciągnę w prawo, a klatkę skręcam mocniej w lewo. I tu mocno nam się pośladek rozciąga. I całą ręką naciskam na nogę. Turecki prosto oczywiście, nie zapadam się tutaj klatką. I zmieniamy stronę. Czyli ja przekładam sobie prawą nogę, łokieć przy kolanie, cała ręka na nodze tutaj, dłoń jest przy pośladku, ręka do tyłu i mocny skręt. Naciskam na kolano, żeby tutaj ciągnąć u mnie kolano w lewo, żeby ten pośladek mocno rozciągnąć. Ok, i ode mnie to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Pamiętajcie też sprawdzić mojego Instagrama, bo tam wstawiam też troszeczkę inne treści, inne filmiki. Aktualnie znajdziecie też tam wyzwanie Mobility na 14 dni i w każdej chwili możecie dołączyć, nadrobić to sobie w swoim czasie, żeby pozwiększać zakresy ruchomości w Waszych stawach, poczuć się lepiej ze swoim kręgosłupem, który będzie zdecydowanie bardziej ruchomy. No i wtedy też treningi będą o wiele lepsze. Dziękuję Wam bardzo, dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i widzimy się w kolejnym treningu.